dzisiejszym odcinku God of War Ragnarok. A tu jakieś malowidła. O kurwa mać. Co? Atak ciemnych elfów. O masz. Bez ciebie sobie poradzimy. Jesteś nam, może być. Kurde, znowu? Idźcie do przodu. Aha. Dobra, czyli mamy jednak wsparcie jeszcze Atreusa. Nie jestem pewien, co tu robią. Zaraz się przekonamy. Czas na przejażdżkę, wskakuj Atreusie! Ujęcia sań. Mamy szczęście. Wymówione gulony. Nas widzę, czeka. A my go jeb! Aj, kurde, ty, nie trafiłem go, bez kitu. O ty, dziadu. Masz, bierz... O, to było potężne uderzenie. O matko, a skąd was tyle się nazbierało znowu? Dawaj go, Kratosie. Szybkie cięcia. O, ale to było dobre. A, dobra, patrzcie, to trzeba będzie tak teraz wykombinować. Yeah. Nie, no twórcy starają się, żebyśmy się nie nudzili. Zapraszam do oglądania i życzę udanego seansu. Siemano, siemano, z tej strony Walczy i zapraszam was do oglądania 14 odcinka naszej serii God of War Ragnarok. W poprzednim odcinku żeśmy zmierzyli całą świątynię Alfheim, czyli świątynię elfów światła, którzy jednak okazali się nie tacy dobrzy, jak byli. No, w poprzedniej części God of War'a byli pozytywnie do nas nastawieni, nie atakowali nas, no tutaj to aż musieliśmy się rozprawić z ich królową. No i teraz w tym momencie jesteśmy w trakcie ucieczki przed nimi wraz z Tyrem i Atreusem. Chcę po prostu i ruszajmy dalej. A zgodnie z przepowiednią... Dość już tych przepowiedni. Na wojnie nie znajdziesz celu, którego szukasz. Wojna to rzeź. Co w takim razie mamy zrobić? Poddać się? Stać bezczynnie? Dość tego. Dalsze kroki umówimy w bezpieczniejszym miejscu. No, to był akurat dialog pod koniec poprzedniego odcinka, który mi przerywał. No ale no dobra, no ruszamy. Żeby się stąd wydostać. Udaj się do mistycznej bramy. No właśnie. A tu jakieś malowidła. O kurwa mać. Co? Atak ciemnych elfów. Nie o masz. No to teraz żeśmy się... Bez hitu. Myślałem, że się nie będziemy musieli wtrącać w to. Kurwa, nie topór. No właśnie, od razu lepiej. Jednak ostrza chaosu, to są ostrza chaosu. Kurde, ale normalnie jak przywalili w ten most. No, dobry pomysł, powiem ci. Oho. Coś łupło, ale ty rzeczy to pty. Aha, skąd się oni do nas napierdzielają? Aha, znowu się walamy w środek wojny. Bardzo ładnie. Kurde, trochę ich strasznie dużo. Pudło. Nie no, ostrza chaosu robią robotę. Bardzo się cieszę, że są od początku w grze, a nie gdzieś tam pod koniec. No nakurwiają się tu równo. Dobra, szybkie rozeznanie, ale chyba tu nic nie ma. Dobra, dawaj go od razu. Uhuhu. Dawaj!
Szybko poszło. O cholera, uciekł nam. Kurna, no jeszcze raz zdążył zdzielić. Jak na Sylwestra te pociski. Ciekawe, czy mogę go toporem. Czy doleci w ogóle? Dobra, nie doleci. Dobrze, spokojnie, Atreusie, pomalutku. Nie ucieknie, aha, Tyr się tam schował. Chodźcie, chodźcie! Oho, nawet tutaj? Ostrza, ostrza, ostrza! Buja! Pięknie! Aż się zajerał. Ski alfa! Dawaj go. Aż się cały zajarał. Piękny widok. Dobra. Poczekaj, synek, poczekaj. Nie bądźcie tacy hop do przodu. Tutaj. Dobrze, tyże, spokojnie. Chcę się rozejrzeć, chociaż obstawiam, że będziemy tędy też któregoś razu pewnie szli. Będziemy chcieli się wrócić. Dobra, no mówię na razie, żeśmy się władowali jak zwykle. Zresztą. A tu rzucałem w nich toporem. Tak, tłukło się tu dwóch. Dobra. O, grubo. Aha, teraz... Ba, ale szybko, nawet nie zdążył jąknąć. Jąknąć, zająkać się, wydać w ogóle jakiś dźwięk. Kurde, czy ja przywołałem topór z powrotem? No tak, ty debilu. Cholera. Bardzo ładnie. Błogosławieństwo odnowy. Od ty kurwiu. Dobra, jeszcze jeden był. A on w ogóle o nas zapomniał, ale my nie zapomnieliśmy o nim. Hehe, siemano. O, o, sieknął nas ładnie. Dosyć solidnie. Dobra, strzał mamy. A jak zwykle. Kurwa, jak zwykle po bojowisko. Dobrze, ty, że idź sobie, idź, zostaw nas. My sobie poradzimy. Radziliśmy sobie bez ciebie, to i poradzimy sobie. Znaczy, radziliśmy sobie bez ciebie, to i bez ciebie sobie poradzimy. Jesteś nam, może być. Kurde, znowu? Idźcie do przodu! Aha. Dobra, czyli mamy jednak wsparcie jeszcze Atreusa. Dobra. Siemano. A cholera, za późno troszkę mi mirze. Chwilę za późno. Dobra, topór. O ty, ale by nam strzelił prosto w twarz. Kurwa no, o. Dobra. Udało się. Dosyć z mocnymi obrażeniami, ale jednak. Dobra, musimy się teraz przedostać do chłopaków. Dobra, oni chyba też tam się spinają. Aha. Czyli to chyba będzie taka odwieczna wojna. To miejsce? Już za chwilę. Tędy. Spokojnie, tyże, gdzie ci się tak spieszy?
Co ty taki w gorącej wodzie kąpany? A dobra, tutaj. O, i mamy mistyczną bramę. Ale czekaj. A, bramę, proszę. Jesteśmy na samym początku, ok, czyli zrobiliśmy po prostu jedno wielkie kółko. No i dobra, no. To było chyba na tyle w tym świecie, na tą chwilę. Ale wiem, że do niego pewnie wrócimy. Jestem nawet tego pewien. No dobra, czyli co? Co tu się dzieje? Wow! Wojny, Atreusie. Rozejrzyj się i zobacz, co zrobiła z pustkowiami. Ja dość się już napatrzyłem. No co zrobiłem? O, sekrety grui. Dobra. Tyle miękka fajek zwykle. Powinniśmy zbadać tę pustynię. Okej, ja jestem nawet za Kratosie. Żeby na razie nie iść. Posłuchaj, wiem, że przepowiedniom nie powinno się ufać, ale nie możemy lekceważyć tego, co widzieliśmy. Mapa skarbów. O! To jest pierwsza mapa. O, a gdzie ona jest? Pewnie w kodeksach będzie. Kluczowe? Nie. Nie. Nie, bo tu są lekcje. A nie, jest, dobra. Bestie znajduje wyłącznie wojnę. Aha, okej, okay, czyli w jakiś ala... Rozmawiamy o tym w domu. W zębach. Na razie chcę poszukać rannego zwierzęcia. No, a dobra, to... Słyszałeś? Ty... Serio? Tak. No, to zgoda. Dobrze. Tak, prowadź. No dobra, no to chodźmy, no. Aha. Kurde, widziałem cię, dziadu. Dobra, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Muszę wyczerzyć jego movement, dobra. Leci. Kurde, no dobra. Może uda się jakoś go tam na górę wejść. Powinniśmy tędy dotrzeć na pustkowia. Musimy tylko pokonać tę materię gniazd. Dobra, to znamy akurat. Zdecydowanie teren ciemnych elfów. No. No dobra, no rozwaliliśmy tę materię i co? A, to była taka ciekawostka po prostu? Coś w stylu... Przypomnij sobie, że coś takiego było? No dobra, no to idziemy. Dobra, idziemy do góry, czyli blisko tego kruka, co tam fruwał. Co nie mogłem go strzelić, a... Jest! Dobra, widzę, że jest też i warsztat Sindriego chyba. O ty dziadu. Kurde, no. Dobra, poczekajmy na odpowiedni moment, bo on gdzieś tutaj ma... No nie wierzę, no! Kurwunia. Nie wcale taka sprosta sprawa. Dobra, trzeba poczekać chyba... Poczekamy, aż on tu będzie. To na razie popróbuję. Cholera, no. Jest! Warto było przeczekać. Dobra, mamy... Witajcie, wędrowcy! Mamy i mistyczną bramę. Zajebiście, ale nie, 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 nie chcemy. Nie chcemy z niej skorzystać, na razie. Dobra, weźmy sobie... skarby, które pominęliśmy. Dzięki za pomoc. O, trochę tego jest, dobra. Atreus usłyszał jakieś ranne zwierzę na pustyni. Pomimo takiej burzy? Imponujące. Chyba dobrze znasz Alfheim, prawda? Masz pomysł, co to mogło być? Nie, niestety. Elfy i ja... Długa historia, ale lepiej, jeśli nie wchodzimy sobie w drogę. Materia gniazd jest...
Zdecydowanie zbyt lepka, ale powodzenia w poszukiwaniu. Aha, no dobra. Zatkajcie czymś uszy, żeby nie naleciał wam piasek. Nie wybrzydzajcie, póki nie spróbujecie. Dobra, no pewnie, że to bierzemy na warsztat. Tajemnica piasku. Jak mogę pomóc? Najpierw ulepsz mi lewiatana, przede wszystkim. Ten topór jest coraz potężniejszy. No i nie dużo nam brakuje. Kurde, do poziomu trzeciego. Cholera, no. Ale tu nie mam za bardzo co wrzucić. Choćbym chciał. Cholera, no. Chcesz czegoś konkretnego? No, bardzo bym chciał. Nie, no nic nie zrobimy z tym. Cholera jasna, no dobra, o, trudno. Chcesz pogadędzić? A mamy o czym? A, no to dawaj. Się tu ciebie. Tyle tu piasku. Jest strasznie. Ale Brock nie ma wstępu do Alfheimu, więc to ja muszę się teraz o ciebie troszczyć. O co chodzi z tym brakiem wstępu? No, właściwie nie wiem, czy... Może... Wiesz, czym jest soczysta Nyxa? Nie. Nic mi to nie mówi. Dzięki Brockowi, elfy już wiedzą. A czym jest ta soczysta... Nie. Aha, ja chyba też nie skumałem. No dobra, ale to na pewno nic fajnego. Ale Kratos się domyślił. Dobra, kurczę, no... Dobra, także ruszajmy głowo. Czytajcie. Co następuje? Przed tym wyznacznikiem, na którym widnieje napis wbrew naturze, siedzą dwa gulony. Są przywiązane do sań i zupełnie spokojnie. I zupełnie spokojnie. Dziwne, ile czasu już tu spędził. Wydają się równie dobrze jak Speki i Svanna. Okej. No właśnie, mamy jakieś... Pojazd? Wow, kurwa. Co to za zwierzęta? Speki i Svanna. Gulony. Żyją w Vanaheimie. Nie jestem pewien, co tu robią. Zaraz się przekonamy. Czas na przejażdżkę! Wskakuj, Atreusie! Ugięcia sań. Mamy szczęście. Wymówione gulony. A to ci dopiero. Aha. Wow, ale to... A czekajcie, bo to może na te beczki. Dobra. O, właśnie, chciałem zobaczyć, czy można się zatrzymywać. Można. O kurwa, no to trzeba uważać, bardzo dobrze się rozglądać. Bo możemy coś łatwo pominąć w takim układzie. Ej, bez kitu, fajny jest ten motyw. Dobra, nie, tu nic nie mamy. Kurna, patrzcie, to już będzie pół mapy, żeśmy prze... No może nie przesadziłem pół mapy, ale znaszą większość. Pustynia, pustkowie. W jakimś konkretnym miejscu, czy chcesz pojeździć dla przyjemności? Nic nie słyszę. Może spróbujemy znaleźć jaskinię, żeby się naradzić. A ja myślę, że pozwiedzamy sobie trochę. Kurde, nie trafiłem w beczkę. Ja cię kręcę. A dobra, tu jest ten żurze. O, tam coś. Dobra, czekajcie, bo tutaj już coś widzę. Dobra, ale przy tu jest jakby. Zawierusze tam nie podejdziemy! No dobra. Wiecie co, zostawmy pieski. Bo to jest tutaj coś świeci i tak będziemy musieli zejść i tak. Dobra, mamy srebro. Aha. Ale nie mamy jak tu wejść. Ile tu piasku? Takiej no. Raczej nie przejdziemy przez te wrota. No nie. Dobra, gdzie są? A idą cały czas za nami, dobrze, bardzo dobrze. Bo jednak skorzystamy z waszego transportu. Dobra, tam coś mamy. Aha, dobra, raz, że mamy... Kruka. To mamy chyba jeszcze... Ogólnie jakąś
Dobrze, że te kruki wracają do Niflheimu. Też się cieszę. O właśnie. O, o. Dobra, już na nas widzę, czeka. A my go jeb! Aj, kurde, ty, nie trafiłem go, bez kitu. O, ty dziadu. Masz, bierz. O, to było potężne uderzenie. Skialpa. Dobra, widziałem tam szał Sparty, więc wykorzystajmy to, bo tu poziom trzeci. Dobra, starczy. Dobra, ostrza. Kurde, musiał uciec. Kurde, ten poziom trzeci, no tak niewiele nam brakuje do wbicia. Tak na dobrą sprawę. Cholera jasna. O, wow, robi się niebezpiecznie. Ale już go mam. O, z bani przyjebał Kratos. Bardzo ładnie. No. Tak jak żeście napisali w komentarzach, żebym częściej używał te ostrza chaosu. Znaczy szał Sparty. To róg. O, znaleziono artefakt. Ten róg nie należy mylić go z Gilaharomem. Symbolizuje pokój. A przynajmniej nadzieję, która na pokój miał Frey. Okej, okay, czyli cały czas mamy... tutaj... Ach, bo to jest hołd dla Freya. Dobra. Czytaj głowo. Popatrz. No, popatrz. Dobra. Przeznaczenie wieży, choć obecnie wieża ta służy jako posterunek, jej projekt wskazuje na to, że w czasach przed podziałem na światło i ciemność pełniła zgoła odmienną funkcję. Nie udało mi się znaleźć w archiwach żadnej wzmianki na temat, co resztę mnie nie dziwi, że wśród pozachowania tekstu przez lata, kim raz źle najpierw, jakże święcokra... Aha, no dobra, znaczenie wieży. A, wiecie co w ogóle, jaki fajny motyw znalazłem, czytając tak na swoich forach. Tylko czy to, gdzie to będzie, w dwojach było? Gdzie są te? Kurczę, wiecie co, czego szukam? Szukam, ale nie mogę znaleźć. Nie no, bez Ciaryżuszu to raczej nie będzie. Chodzi mi... A, w zasobach będzie na pewno. Nie, też nie. Kurde, szukam tych... szukam... tych powieści Kwasira. Ale gdzie one są? Dlatego, że zobaczyłem fajną rzecz, że te opowieści Kwasira opowiadają o różnych grach Sony, typu The Last of Us, Days Gone, Horizon. Tylko cholera, wiecie co? Nie mogę tego, znaczniki historyczne. Dobra, poza nagraniem poszukam i w następnym odcinku wam to zobrazuję, bo szkoda marnować czas. Kurde no, chciałem się popisać, wyszło jak zwykle. Aha, dobra, to jest po prostu drugie wyjście. Dobra, bardzo dobrze, skrzynia, powiedzcie. O! Schemat rękojeści! Wow! Najzaginione stare księgi. Jedna z... O! O! Te strony są bardzo stare, mogą kryć wszędzie. No dobra, czyli chodzi o to, że pewnie... Będą wiedziały co. No właśnie, pewnie jak uzbieramy komplet, będziemy mogli zrobić rękojeść. O, karwasze blasku. Bo, i pod, no, ale to są jakieś chyba... Poziom czwarty już, sprawia, że unikalne. Ostatni wili aktywują zachwirowanie czasu. Dobra. Bierzemy je. No, i mamy poziom trzeci. Bardzo ładnie. Chociaż bardziej też bym wolał te ruiczne ataki. Kurwa, nigdzie nich nie ma. Tych ruicznych ataków. Co się dzieje w ogóle? W poprzedniej części mieliśmy ich... Wpytę, było w czym przebierać, wybierać. A tutaj? Dobra.
Bo rozglądajmy się jeszcze porządnie. O, tutaj coś widzę. Ale chyba nie. Dobra, ale jak widzicie, światełko się tam cały czas wdało i odbija. O, 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 stóp! Dobra. Aha. No to by było zbyt proste, no właśnie. Ale to tak wygląda, jakby musielibyśmy stamtąd rzucić. Dobra, i tak zrobimy, tylko się jeszcze rozejrzę. O cholera, nie sięgnę? Musisz sięgnąć, krat... O! Dobrze, no. Cholercia, dobra, tu będzie bliżej na pewno. No nie żartuj, Kratosie! No. Dobra, mamy drugą. W ogóle, jak ta mapa wygląda tutaj? Aha, wygląda gównianie. Tu ma, o, mamy coś oznaczone. Portal Nora Draugów? A, to tam, co byliśmy pierwsze. Co mieliśmy zablokowane przejście. A, patrzcie! Jednak nie trzeba stamtąd, tylko tu. No. Bardzo ładnie, panie Kratosie. Takie rzeczy się chwali. Dobra, to została nam jeszcze jedna literka. Ale pewnie ona jest tam na górze. Teraz zresztą to obczaimy. A nie, patrzcie, nie ma jej. O cholera, no to dobra, to szukamy. Gdzie ona mogła się skitrać? Na pewno jest gdzieś tutaj. Nie chce mi się wierzyć, że jest umieszczona w jakimś innym miejscu. Musi przynajmniej być gdzieś tutaj. Jak to twórcy robią, że zawsze kurde tego... Tam jest. No tak, ale jak ja mam tam wejść? O, to jest pytanie. No kurde, no... A, dobra. Widzimy bombę. Trzeba mieć trochę oleju w głowie. Kratał się. Ale dobra, udało się. Mamy jabłuszko i dum. Świetnie. Jeszcze dwa do zwiększenia. Dobra, czekajcie, bo tam się świeci i tam się świeci. Tak, ja wolę tak sobie trochę połazić niż jeździć, bo... Cokolwiek tak... tu jest, zwierzę pewnie jest w środku. Coś siedzi w środku i wzbija tumany piasku. Jak tam dojdziemy? Jaskiń i tuneli tu nie brakuje. Sprawdźmy, gdzie nas zaprowadzą. Właśnie, to nie głupio teraz Mimir powiedział. Może faktycznie skupmy się i idźmy tam, gdzie można powiedzieć, mamy jakieś perspektywy na znalezienie czegoś. Bo może później ten piasek opadnie. O matko, nie chcąc nacisnąłem. Ten piasek opadnie i będziemy mogli mieć lepszą widoczność. Oho. A, to ten skarb, tak! Zajebiście, roztrzaskana. Bardzo fajnie. Dobra, i słyszę tego zasrańca. Kogo na razie nie widzę. Aha, tu jesteś. Aha. Kurde, Kratos jest poważnie. Dobra, mamy go. Już 15, dosyć dobrze nam to idzie. Muszę przyznać. Dobra, aha. O-o. Jakieś małpy? Ty, bez kitu, to są jakieś małpy. O kurdunia, co to jest? Ale zmarnowałem, głupio. A nie, to te żabojady.
Zasrane, kurwa. Teraz bliska ja widzę lepiej. Wybuchnie! O. O matko, a skąd was tyle się nazbierało znowu? Dawaj go, Kratosie. Szybkie cięcia. O, ale to było dobre! Atak, za tobą! O ty. Cholera jasna, no. Dobra, ktoś jeszcze? Jeszcze ty. Bardziej bełd bym powiedział niż trucizna. Kurde, ile ich jest, no. Dobra. Pięknie. O, czekajcie, bo coś mamy w pancerzu. Coś, czego... Akcesorium. A, no tak, puste. A to co, wrogowie zabici heroiczną strzałą eksplodują? O! Zajebiście, podoba mi się to. No i mamy zapełnione 3 sloty Atreusa. Bardzo fajnie. A, to jest ten. Elf światła, na tym roku akurat. Dobra. No, prawie całe życie, bardzo dobrze. Zajmijmy się góra, dół, góra, dół, góra, dół. Nic nie ma? Nie ma nic, dobra. Czytaj głową. Te runy. Pustynia naszego ignora... Bo kurde, pustynia naszej ignorancji. Tak niewiele zostało z tego, kim byliśmy. O kurna, no dobra. Długo by czytać, więc sobie zapauzujcie, ja to mniej więcej tam później na nagraniach też sobie ogarniam. A, dobra. Więc nie chcesz wybrać ulubionego wiersza? Będą... Tylko jesteś niezdecydowany. No, w końcu, dobra. Znajdziemy gdzie to... Wiersze Kwasira. W artefaktach. A, ale ze mnie tłumok. Dobra, więc tutaj... O tych, którzy przetrwali, to było chyba o The Last of Us. Więc trzeba dobrze się wczytywać i będą opisane fajnie właśnie rzeczy dotyczące gier. Zgrzyt i huk. To jest taki, można powiedzieć, ukłon. A, patrzcie, tutaj gdzieś mamy mapę, skarby, w celach po prostu, nie w kodeksie. Ja źle szukałem. Mam już ulubiony wiersz. Z mojej ojczyzny. No, aż jestem ciekaw, co to. Co, nie wypowiesz się, Kratosie? Co to za wiersz? Pas blasku. O! Dobra. Uniki w ostatniej chwili aktywują... O! Spowalniają wrogów. To będzie dobre. Mam nadzieję, że można to jakoś tam wzmacniać. No dobra, to wracamy. Dobra. Mapa. Dobra, czyli zbadaliśmy te kości. To teraz trzeba by było iść tu prawą stroną. Tu coś mamy. I to będzie na tyle chyba z tych pustkowi. Dobra. Dobra, skorzystajmy może z powozu. No. Oho, tu coś mamy. Wygląda trochę jak jakaś arena. No, pobojowisko niezłe. O, patrzcie. Za dużo piasku, nie odczytam tego. No właśnie, dobra, czyli wiecie co, i chodźmy do, po prostu za naszym, można powiedzieć, głównym wątkiem pobocznym, dla którego tu przyszliśmy.
No jednak faktycznie jak zejdzie piasek, to może coś się uda zrobić. O, tu coś też mamy, dobra, stop. O kurwunia. Jak to tu? Tak, cholera. Najlepiej by było wdrapać się chyba tam na górę i z góry to strzelić, no bo to tak wygląda jakbyś... No wiemy z poprzedniej części, że musimy tak trafić, żeby rozdupczyć wszystkie trzy naraz. Chyba, że wracający topór. To tak. Aj. Dobra. Udało się z wracającym toporem. Aha, tylko że to tak zrobiłem, że i tak tam nie dojdzie. A nie, dobra, jest. Dobra. Obejdźmy tu jeszcze dookoła. Czy coś tutaj jeszcze możemy podziałać? Ale chyba nie. Dobra, tu nawet nie ma za bardzo co, gdzie, jak zrobić. Może gdzieś tu jeszcze jakaś spinaczka nas czeka. Ale nie, czyli chyba jednak ten motyw z tym wracającym toporem trzeba było odmemnić. Dobra, psiaki, chodźcie. Atreus, no tylko na ciebie czekamy. Dobra, o, czekajcie, tutaj mamy wyczółkę. Bardzo dobrze, teraz tak. Dobra, tu zakrętkę zrobimy. Dobra, wracamy się do punktu praktycznie, z którego już startowaliśmy. Dobra, tu coś jeszcze mamy. Spójrz, wyjście do jaskini. O. Dobra, czyli jesteśmy w naszym punkcie, w tym, którym mieliśmy być. Kurde, myślałem, że zbiję to. O! Widzieliście ten rzut? Widzieliście? Dobra, dobra, ale jak to ja muszę się rozejrzeć jeszcze dookoła. Mam wejście do jaskini. Dobra, nic nie ma. Kurde, niepotrzebnie to robiłem. Dobra, no to chodźmy. Ta jaskinia rozciąga się pod pustynią. Czyżby stwór był w środku? No, na to wygląda. No dobra. Pewnie znajdziemy go dalej. Co to za miejsce? To wygląda na kryjówkę ciemnych elfów. Nie ostało się ich wiele po tym, jak zostały wygnane ze świątyni. No, super. Świetnie. Już ich chyba słyszę. Czyli czekajcie, gdzie nas to wyrzuciło? Ojejku. Tak jakby tu. Tu, aha, to pewnie będziemy jakoś pod ziemiami. Szli tam. O, no, dobra. Jak móc to móc? Okej. Kurna, jak to fajnie wygląda miasto w taki skali. O, dobra, niepotrzebnie zużyłem trójne ataki na jednego gościa. Naprawdę. Ale dobra. No właśnie, szkoda cały czas mi tych mocnych ataków. Kurczę, blade, no. A, dobra, patrzcie, to trzeba będzie tak teraz wykombinować. Yeah. Nie, no twórcy starają się, żebyśmy się nie nudzili. O, dosyć szybko, bardzo dobrze.
O, i drugi. Proszę bardzo. Bum, ciach, ciach, łeb oberwany. Tak ma być. Dobra, hajs. Niego nigdy za wiele. 239. Wow, ładnie. O, znowu życie. Aj, niepotrzebnie broniłem. Ciekaw jestem, czy faktycznie coś z tych, czy to tak po prostu z dupy sobie twórcy. Oho. Siema. O, mi pod nogi takie rzeczy. O, troszkę was tu się zebrało, niebezpiecznie. Dobra, jednak bierzemy ostrzegawczo. Dobrze, że jesteś. O, kurt wsparty też jest dobry. Pisaliście, żebym wcześniej z tego korzystał, więc... Już wiem więcej o ciemnych elfach. Żałuję, że z nimi walczymy. To one atakują. No to kurde, Kratosie, tak na dobrą sprawę wszyscy nas atakują. Ostatnio byliśmy w Alfheimie. Naprawdę się dziwisz? Powiem szczerze, że niczemu się już nie dziwię. Dzwony, oha, dobra. Coś będzie wszystko w pobliżu. Dobra, tylko czekajcie, wiecie co widziałem tam? Tu. Przejście. Aha, generalnie chyba mieliśmy iść tak i tak tędy. O, interesowało mnie to. Dobra. O, mamy jeszcze napis. Głowo. Głowo! Cierpliwość. Chodzi o cechę? Czy to groźba? Zależy, kto czyta. No, cierpliwość. No, to nie można powiedzieć, że dla Kratosa. Chociaż nie, no wyrobił się. Ruiczna wiadomość znaleziona w głębi jaskini ciemnych elfów. Pewnie elfy wykorzystają te jaskinie jako posterunki, by przypuszczać w nich ataki na świątynię. To dobre miejsce do obserwowania wrogów i planowania kolejnych posunięć. Dobra, niestety to nie będzie chyba skrzynia te z ruicznym atakiem, no... Kurczę, bladę. No dobra. No, rozumiem, że pewnie wyjdziemy po drugiej. A my co? O, no właśnie. No właśnie, zejdziemy po drugiej stronie. O nie, czekajcie! To kurde, Kratos, nie! Co teraz mówi? To nie do końca tak. Niektóre zwierzęta... po prostu czuję to, co one, wiesz? O nie, ja chciałem... jeszcze tamtą... A nie, dobra, tu są dzwony, poczekajcie. Czy my będziemy szli? Byłem ciekaw. Dobra. Serio? Okej. Ciekawość nie jest mi obca. Dobra. No nie jest. No to fakt. A Kratos nagle zaczyna być bardziej taki, bym powiedział, światowy. Wow. Chyba nie z tej strony będziemy uderzać. No, trzeba przejść na drugą stronę. O tak. Tak, nie tak. Nie tak. Oho. Gdzie tam jaszczuro mała? No dobra. O cholera, ale mnie zaskoczyła. Ale one śmierdzą. Śmierdzą? Dobra, łatwo poszło. Dobra, teraz poczekajcie. Dwa dzwony. Wróciliśmy się tutaj. A gdzie jest trzeci? Dobra, jeden, drugi. A gdzie trzeci dzwon? On nie, gdzieś musi być tu w pobliżu. Nie może być gdzieś daleko. Tam jest. Trafię stąd? O kurde, no nie żartuj. Jak ja ten dzwon trafię? A, dobra, czyli ja jednak będę musiał najpierw coś zrobić. Czyli dostać się tam.
W ogóle te dzwony uruchomić, kurde, to wieloetapowe będzie, tylko strasznie duża odległość między nimi będzie. Chyba, że coś oczywiście Kratos zdąży rozwalić. Dobra. A, jeśli się staniemy, to może gdzie Atreus? O właśnie, dzięki Atreusowi troszeczkę za podpowiedź. Tam będziemy się chyba wracać, nie chyba, to na pewno. Kurde, Kratos to normalnie już... Byłeś zainteresowany. Kiedy gadałem ze zwierzętami, czy zakrętymi pierścieniami. O Jezus, no właśnie. No tak. Po prostu nie wiem, dlaczego chcesz pomóc temu zwierzęciu. Czy nie tego właśnie chcesz? Nie no, chcę. Tylko dziwię się, że ty też tego chcesz. Oj Boże, synek, nie dociekaj, no. Chcę ojciec pomóc. Źle. Nie chcę pomóc, to źle. Dobra. Czyli dotarliśmy tu, gdzie chcieliśmy. No. Kurde, no ale... To i tak jakiś speedrunem musimy się... Nie no, nie ma szans. A nie, dobra. Myślałem, że po prostu znikną po jakichś tam 5 sekundach. Dobra, mamy róg, okej. Dobra, spoko. Jest spoko. Dobra. Teraz wyjdzie na nas stanowisko pewnie. O, mamu! To tak, no to patrz. Dobrze. Jeszcze ty. O, to jest ci coraz więcej. Za tobą! Oj, to mi się mało bezpiecznie. Uważaj z prawej! Chciałbyś to? Zrobione! Kurde, ale dostajemy łomot bez kitu. Kurwa! Dobra, bo ja nie widzę gnoi. I tu jednego tak wyleję. Cholera jasna, no. Za tobą, uwaga! Dobra, czekajcie, musimy wziąć się przede wszystkim, dobra. Dobra, jednego i drugiego już kończymy. Troszkę to potrwało, no i... Pięknie, Atreus, dokończyłeś to się strzałami. O, ukończyliśmy pracę, dobra. Postępujemy właściwie? Jeśli chcesz porzucić to stworzenie, odejdziemy. Nie, no nie, nie chcę go porzucić. Ale jeżeli mamy zabić tyle ciemnych elfów, to... Pamiętam pewnego chłopaka, który kiedyś rzuciłby wyzwanie całej armii draugrów, byle tylko ocalić ranne zwierzę. Ale to nie są draugry, to elfy. No nagle Atreus się zrobił stronniczy, no weź przestań. Nie zawsze warto się wtrącać. No dobra, no to chyba by było na tyle tutaj. Jak to wygląda na mapce. Powoli się zaczynamy chyba zbliżać. No chyba. Można pewnie jakoś, tylko z jakiejś innej perspektywy będziemy musieli. O, tutaj jeszcze. Kurczę, blada. No.
To jak rozwaliły. A, okej. No dobra, tylko... A, bardzo ładnie. Czy będziemy mieli okazję sprawdzić to z innej perspektywy? Dobra. Bardzo ładnie. Krasnoludzka stal. A my czy przypadkiem na tą krasnoludzką stal właśnie nie czekamy przy wzmocnieniu naszego ekwipunku? Chyba tak. O Boże, gdzie ten mój topór był? 2 kilometry stąd. Dobra, czyli mamy... Okej, czy będzie trzeba to zbić jakoś jeszcze na raz? Boże, serio? To było takie... Że tak powiem, z jednej sprawy trzeba było troszkę pomyśleć, ale w drugiej strony, jak już jesteśmy w tym, tak wprawieni, że tu trzeba gdzieś toporem rzucić czy coś, to idzie nam to po prostu od tak. O! A tu co? A, bo tu jest jeszcze, dobra. Czyli tak jakby... Skóry? Muszę trafić, tak, w ten? No, tak jakby... No najlepiej było, dobra. Momencik. Spójrz, a nie. Tamta bomba powinna pomóc. A, no właśnie. O, masz, no nie mogę bardziej przewrócić? Przewrócić? Chyba, no nie żartujcie. A, dobra, mogę. A weź się teraz ustaw. Dobra, czyli jednak chyba muszę to zrobić. O, nie, no tak to nie da rady, no nie ma jak. Nie, no tak też nie wpisze ani w oko. No tak by było najlepiej, tylko że nie mam jak... Kurde. Chyba, że faktycznie z tej strony, ale to muszę, nie wiem, odejść na 5 km, ale to w ogóle nie ta... Nie no, nie ta strona, no kurde. Kurde, jakby żeście to rozkminili. Właśnie, tam jest jeszcze przejście. Mam wrażenie, że cokolwiek zrobimy w Alfheimie, wyrządzamy ciemną elfą krzywdę. Przyszliśmy tu, żeby pomóc temu stworzeniu. Wiem o tym, ale to zwykle ja nalegam, żebyśmy uratowali jakieś zwierzę. Dlaczego tak ci zależy? Czy jest coś, o czym mi nie mówisz? Nie. Aha. O kurwa. Ale jaja. Oho, to szczerze, to będzie dobra zabawa. Dobra, nie no, trzeba to rozkminić. Jak
A, patrzcie, kurde, przez przypadek jeszcze raz kupiłem to. Bardzo dobrze. No, pięknie, pięknie, o to chodziło. No i teraz z tej perspektywy oczywiście, że tak. No, jednak trzeba wszystko, wszystko dobrze obczajać. Dobra, wiecie co? Kurde, zbory, ja się ale oberwałeś! Ale no, kurwa, przyjebała mi ostro. Nad tobą, uwaga! Nade mną? Gdzie ona nade mną jest? No właśnie, zmory mi przeszkodziły, bo na dzisiaj chciałem zakończyć ten odcinek. Myślę, że potworkowi nic się nie stanie, jeśli poczeka na nas z ratunkiem, więc przemierzyliśmy prawie całą pustynię. Pustkowie, więc stały nam dwie rzeczy do rozkminienia tutaj. No, jakaś nora Draugrów, no i tajemniczy, że tak powiem, jeżozwierz. No więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę wraz z komentarzem. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki, że byliście, trzymajcie się ciepło, cześć!